10 najgłupszych śmierci w historii. Był już nie jeden ranking mówiący o nagrodach Darwina, czyli najgłupszych śmierciach. Ja postanowiłem przygotować ranking najgłupszych śmierci postaci historycznych. Zapraszam. Jen Harlow. Amerykańska aktorka filmowa symbol seksu kinematografii amerykańskiej lat 30. XX wieku, jedna z czołowych gwiazd filmowych pierwszych lat filmu dźwiękowego i okresu złotej ery Hollywood. Jane Arlow uznawana jest za ikonę popkultury i symbol, który znacząco przyczynił się do spopularyzowania obrazu blondynki jako seks bomby. Na zdjęciach promocyjnych miała w zwyczaju pojawiać się w długich, drapowanych sukniach bez bielizny. To, co czyniło ją wyjątkową, to wyróżniający się erotyzm z domieszką figlarności oraz drapieżna seksualność filmowego wampakina Niemego. Charakterystyczny platynowy odcień włosów, będący w ówczesnych czasach czymś nowym, zapewnił Harlow status gwiazdy i stał się jej znakiem rozpoznawczym po kres kariery. 10 maja Harlow zaczęła uskarżać się na różnego rodzaju dolegliwości. Zmarła 7 czerwca o 23:37 w wieku 26 lat. W dokumentach medycznych odnotowano, że przyczyną śmierci był obrzęk mózgu powstały w wyniku powikłań spowodowanych niewydolnością nerek. Oficjalną przyczyną śmierci była mocznica, ale musiało się do niej przyczynić wieloletnie rozjaśnianie włosów za pomocą mrożących krew w żyłach metod. Raz w tygodniu na głowę gwiazdy nakładano specjalną miksturę składającą się z utleniacza, amoniaku, wybielacza i płatków mydlanych. Ta szalona mieszanka chemikaliów obciążyła jej osłabione nerki na tyle, że zmarła. Henry Pert. Otóż broń jest niebezpieczna. Dziś jest wiele przypadków postrzelenia się, jednakże dacie wiarę, że zanotowano przypadek zastrzelenia się z łuku? Nijaki Henry Pert z Welbeck napiął cięciwę, chcąc wystrzelić oczywiście w powietrze. Strzała jednak zaklinowała się, więc mężczyzna obrócił łęczysko w swoją stronę. To co się stało parę sekund później sprawiło, że Henry wyziono ducha następnego dnia. Ugo Boss, niemiecki kapral, krawiec, założyciel firmy odzieżowej Ugo Boss. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej w 1931 roku. Wstąpił do narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników i otrzymał legitymację partyjną. W 1932 roku Boss otrzymał kontrakt na dostawy dla SS-manów mundurów, a wkrótce potem także kontrakt na produkcję mundurów dla Hitler Jugend. W okresie wojny wykorzystywał robotników przymusowych, którzy pracowali w specjalnym obozie. Po wojnie Boss stanął przed trybunałem i otrzymał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zmarł 9 sierpnia 1948 roku w wyniku powikłań po ropnym zapaleniu zęba. Aleksander Grecki, król Grecji w latach 1917-1920, wstąpił na tron podczas I wojny światowej, gdy jego ojciec, zwolennik polityki proniemieckiej, został zmuszony przez aliantów do abdykacji i opuszczenia Grecji wraz ze starszym synem. Monarcha został pogryziony przez małpę, gdy próbował ją oddzielić od psa. O śmiertelnym przebiegu tej choroby zadecydować mogła okoliczność, że nikt z lekarzy nie zdecydował się zawczasu na zasugerowanie amputacji gnijącej kończyny młodego władcy. Aleksander I zmarł na sepsę połączoną z gangreną niemal całego ciała po kilkutygodniowej chorobie. Ryszard I. Lwie Serce. Król Anglii od 1189 roku w latach 1190-1192 był jednym z dowódców trzeciej wyprawy krzyżowej. Władca niezwykle kontrowersyjny, który swe królestwo traktował jako źródło dochodów na pokrycie kosztów swych wojen. Nigdy nie nauczył się angielskiego, a w kraju przebywał okazjonalnie. Legendę króla wspierał jego niezwykły przydomek, dzięki czemu historia jego panowania aż do XIX wieku przysłonięta była opowieściami z pogranicza baśni. Wczesnym wieczorem 25 marca 1199 roku Ryszard spacerował wokół zamku doglądając prac oblężniczych nie założył na siebie zbroi. Z zamku co jakiś czas dawali o sobie znać łucznicy, ale ich działaniom poświęcono niewielką uwagę. Jeden z obrońców, który w jednej ręce trzymał łuk, a w drugiej patelnię, którą chronił się od strzałów oblegających, upatrzył sobie za cel króla, nie wiedząc kim on tak naprawdę jest. Wystrzelił pierwszą strzałę, od której król się uchylił. Druga strzała trafiła Ryszarda w lewe ramię, tuż poniżej karku. Król próbował wyciągnąć strzałę w swoim namiocie, ale bezskutecznie. Wezwany chirurg usunął grot. Ryszard zmarł we wtorek, 6 kwietnia, leżąc w ramionach swojej matki. Kronikarz napisał, że król zmarł śmiercią lwa zabitego przez mrówkę. Kiedy król umarł, kapitan najemników aresztował niefortunnego łucznika i powiesił go na drzewie, mimo że wcześniej Ryszard darował mu winy. Przypadkowa śmierć Ryszarda oznaczała początek końca Imperium Andegaweńskiego. Marcin I Ludzki, król Aragonii. W polityce zagranicznej król Marcin starał się zachować dobre stosunki z sąsiednimi krajami. Wysłał również dyplomatów do Kastylii, a także do muzułmańskich władców Grenady i Tunisu. Walcząc z muzułmańskimi piratami grasującymi na Morzu Śródziemnym, powziął wyprawy na wybrzeża północnej Afryki, by zniszczyć ich bazy. Podczas schizmy papieskiej poparł pochodzącego z Aragonii papieża Benedykta XIII. Pewnego wieczora na uczcie zjadł on całą pieczoną gęś. Tłusty przysmak okazał się jednak jego ostatnim posiłkiem. Wszystko przez błazna, który po tym, jak władca udał się na odpoczynek do swoich komnat, postanowił go rozbawić. Poszło mu tak dobrze, że Marcin dosłownie pękł ze śmiechu. Adolf Fryderyk. Król Szwecji od 1751 roku Adolf Fryderyk jest dziś pamiętany głównie dlatego, że to jego dziełem było zniesienie cenzury w Szwecji. Król zmarł 12 lutego 1771 roku na atak serca, którego doznał po dość obfitym posiłku. Skonsumował wtedy kolejno homara, kawior, wędzone śledzie, kiszoną kapustę, zupę kapuścianą szampana i 14 porcji swego ulubionego deseru, słodkich bułek zamoczonych w gorącym mleku. Późniejsze badania wykazały, że król uzależniony był od opium. Niestety zażywanie narkotyku przez poszkodowanego zahamowało zazwyczaj dobrze działający odruch wymiotny, więc jego brzuch pękł jak balon przepełniony wodą, a pacjent umarł na stole operacyjnym. Henryk Pierwszy. Bauclerk. Kilku monarchów, choć może w nieco mniej spektakularny sposób, zabiły ich wyrafinowane upodobania kulinarne. I tak na przykład ulubione danie Henryka I stanowiły minogi. Angielski król kazał je sobie podać pewnego dnia po powrocie z polowania w lasach Nieopodal-Saint-Denis. Wbrew zakazom medykała, Komykonesser nie przyzwoicie się obiadł. W efekcie zapadł w śpiączkę, a niedługo później dostał wysokiej gorączki. 1 grudnia 1134 roku zmarł. Co ciekawe, śmiertelnie zatruł się także lekarz, któremu nakazano wyjąć mózg króla. Tychobrachę, duński astronom. Wieloletnie pomiary położenia gwiazd na sferze niebieskiej, wykonane dzięki najnowocześniejszym i najdokładniejszym, jak na owe czasy, instrumentom pomiarowym, zbudowanym z metalu z narysowaną bardzo precyzyjną podziałką, doprowadziły naukowca do podważenia teorii heliocentrycznej. Uczony pozostawił po sobie wiele prac naukowych i rozpraw. Okoliczności śmierci uczonego pozostają niejasne. Najpopularniejsza legenda mówi, że na przyjęciu królewskim. Nabawił się poważnego zapalenia pęcherza. Zachowanie dobrych manier nie pozwoliło na opuszczenie stołu przed królem, nawet jeśli spożyło się olbrzymie ilości praskiego piwa. I siedział tak, czekał na króla, aż pękł mu pęcherz. Atyla. Władca Hunów w latach 445-453 razem ze swoim bratem stworzył imperium, które sięgało od Danii po Bałkany i od Renu aż po Morze Kaspijskie. Ponoć na swoim ślubie z młodą i piękną księżniczką dowódca najpierw spił się na umór, a później ochoczo zabrał do wypełniania obowiązków małżeńskich. Jednak utopił się w trakcie stosunku swoją własną krwią, która leciała mu z nosa. Według podań zabójczy krwotok miał jeszcze bardziej trywialną przyczynę: otóż Atylla ścigał świeżo upieczoną pannę młodą dookoła namiotu i wyrżnął głową prosto w słupek. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę, i zapraszam na moje dwa pozostałe kanały: Światowa Historia i A to Ciekawe. Trzymajcie się, cześć.